dobry, miło mi Was powitać. Mam przyjemność prowadzić taki temat już bardzo, bardzo bliski wakacji, bo już za chwilę wakacje i ten temat też jest poświęcony wakacjom. Zresztą też mówię do Was z takiej bardzo wakacyjnej miejscowości, a mianowicie mam przyjemność spotykać się z Wami z Sopotu, bo pochodzę z Sopotu, prowadzę zajęcia na Ekonomicznym Uniwersytecie Dziecięcym tutaj w Trójmieście na Politechnice Gdańskiej i mam przyjemność i zostałam zaproszona, co mnie bardzo cieszy, jest dla mnie bardzo miłe, żeby też przeprowadzić wykład dla Was właśnie o tworzeniu produktu turystycznego. Mam nadzieję, że to, o czym Wam dzisiaj powiem, też będzie dla Was pomocne, jeżeli chodzi o przygotowanie Waszych prezentacji, bo powiem Wam, że sama mam przyjemność oceniać prezentacje naszych młodych studentów w Trójmieście i naprawdę kreatywność i pomysłowość jest Wasza jako dzieci, jako słuchaczy Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego jest po prostu niesamowita. Także te prace są takie fajne i aż i nawet tutaj powiem Wam, o ile nie zapomnę oczywiście, wspomnę Wam o jednym produkcie, który idealnie nadaje się jako produkt turystyczny i który właśnie był pomysłem jednego z naszych młodych studentów na naszym Trójmiejskim Uniwersytecie Dziecięcym. Ja też będę zachęcała, ponieważ pierwszy raz prowadzę u Was zajęcia, bardzo bym chciała zaprosić Was też do dyskusji, do rozmowy, ponieważ temat jest bardzo wakacyjny. Temat jest bardzo, bardzo wakacyjny i też mam nadzieję, że pozwolicie się zaprosić do dyskusji, do rozmowy, do podzielenia się Waszymi doświadczeniami i Waszymi spostrzeżeniami właśnie odnośnie tego, jak spędzacie wakacje, czym dla Was są wakacje i na jakie produkty turystyczne przede wszystkim zwracacie uwagę w czasie wakacji. Słuchajcie, i mam nadzieję, że wszystko jest czytelne, że wszystko jest zrozumiałe. Myślę, że możemy zacząć nasz wykład. Słuchajcie, czy lubicie wypoczywać? Tak. Tak. Okej. To chyba tak jak każdy. A gdzie najczęściej wypoczywacie? W pokoju, w domu. Mogę jeszcze? W domu. Gdzie jeszcze? A macie jakieś swoje ulubione... Ja na przykład przed pandemią, moje wakacje spędzałam za granicą. Podczas pandemii spędziłam je u nas w Polsce, a takim miejscem, do którego chciałabym wrócić na przykład, to był Karpacz. Karpacz, okej, bardzo fajne miejsce, też bardzo lubię nasze polskie góry. Słuchajcie, a tutaj ktoś jeszcze podnosi łapkę, to zapraszam do odpowiedzi. No właśnie. Ja w Londynie. W Londynie. A co najbardziej Ci się podobało w Londynie? W sumie to wszystko. Ludzie, nie, muzea, różne rzeczy. A byłeś w London Dungeon, tam gdzie się schodzi do podziemi? Tak, tak. I jak Ci się podobało? Fajnie, fajnie. Fajnie, no fajne. Też bardzo, bardzo fajne atrakcje. Słuchajcie, a powiedzcie mi, skoro lubicie wypoczywać, wypoczywacie w Polsce, wypoczywacie za granicą. Jak spędzacie czas w czasie waszego wypoczynku? Co robicie, kiedy jedziecie na wakacje? Korzystamy z ładnej pogody i gramy na telefon. Też tak można, dokładnie. Też można korzystać z pięknej pogody i grać na telefon. Wychodzimy na dwór lub się, nie wiem, kąpiemy, jak jesteśmy nad morzem. Ja, jak jest ładna pogoda i na przykład wyjadę z moją przyjaciółką, tak jak w tym roku wyjeżdżam na kolonie, to robimy sobie zawsze piknik. Ja zawsze korzystam z moją mamą i siostrą z miejsca i korzystamy z wycieczek. Z wycieczek, czyli co można robić? Można robić piknik, można grać na telefonie, można korzystać z pięknej pogody, nie wiem, można zwiedzać, można organizować wycieczki. Tutaj chyba Piotrek mówił, że byłeś w Karpaczu. Co można robić w Karpaczu? Ja w Karpaczu, jak byłem, to pojechaliśmy do Czech, ponieważ było to niedaleko, do takiego
miejsca, do takiej dużej wieży, po której się wchodzi. I weszliśmy na tą wieżę oraz szliśmy teraz delikatnie pod ziemiami, żeby zobaczyć, jak tworzy się ziemia w lesie. W Karpaczu też byliśmy na Śnieżce, weszliśmy na Śnieżce, chociaż najsmutniejsze było to, że nie spędziliśmy tam zbyt dużo czasu, ponieważ bardzo silny wiatr nas wystraszył się troszkę, zmartwiliśmy, że za bardzo wiało i było nam zimno. W Karpaczu też można zwiedzić, z tego dobrze co pamiętam, kilka różnych ciekawych miejsc. Świątynia Wang, byłeś w świątyni tak, Wang? Oglądaliśmy świątynię Wang, ale tylko z zewnątrz. Byliśmy jeszcze w takim muzeum kolei, które chyba się nowo otwarło, nie wiem, ale z tego dobrze co też pamiętam w Karpaczu, to jedną z najbardziej rzeczy, którą pamiętam, to był widok na góry. Na góry, tak. Najpiękniejszy, ponieważ było bardzo dużo widoku na góry i ta sobie przypomniałam, że jak byliśmy jeszcze w Karpaczu, to pojechaliśmy do Szklarskiej Poręby, aby wejść na górę i wejść na takie trzy skały o nazwie Trzy Świnki. Trzy Świnki, dokładnie, tak. Tam jest dużo atrakcji, słuchajcie. A jeżeli ktoś z Was przyjeżdża nad morze, to jak wypoczywacie nad morzem? Na plaży. Na plaży. Tu się kąpiemy. Kąpiemy. Ale ciepłe to nasze polskie morze, czy nie bardzo? Nie. Niekoniecznie. Niekoniecznie. No, ta woda czasami zimna, co? Ja zazwyczaj, jak jestem właśnie nad polskim morzem, akurat zazwyczaj jak jestem nad polskim morzem, to jestem w Sopocie i zawsze jadę do takiej restauracji obok plaży i tam najwięcej czasu spędzam po prostu. W Hiszpanii? W barze przystań może? Czy w innym? Tak. Tak, to taka bardzo znana właśnie, to jest też taka atrakcja turystyczna tutaj u nas w Sopocie, właśnie bar przystań. Dokładnie, czyli słuchajcie, można chodzić na wycieczki, można siedzieć w restauracji, chodzić na plażę, czyli to jakby jest wszystko, co powoduje, że co, czujecie się wypoczęci, wracacie do domu wypoczęci, szczęśliwi, zrelaksowani. Z wakacji. To jest chyba tak przyjemnie wyjechać z domu i móc sobie spędzić trochę czasu w takim innym miejscu niż zazwyczaj. No właśnie, czyli to słuchajcie, to co robicie, to co robicie nazywa się turystyką. No właśnie, słuchajcie, czym według Was jest turystyka? Jak byście mogli zdefiniować słowo turystyka? Z czym Wam się kojarzy słowo turystyka? Piotrek. Piotrek, Mi turystyka kojarzy się z zwiedzaniem, z wakacjami, spędzeniem czasu poza swoim domem, może tak określmy, poza swoim miejscem zamieszkania zazwyczaj. Czyli taki sposób spędzania czasu poza miejscem zamieszkania. Tutaj widzę, że Julii, tak? Wypoczynek. Na przykład ja często się też relaksuję w górach, wchodząc na różne szczyty i to jest takie fajne i się dobrze z tym czuję. Tak dla regeneracji się jeździ też, by zwiedzać. Czyli można uprawiać turystykę, żeby się zregenerować, tak? Tak. Tutaj jeszcze Dorian podnosi łapkę. Czy chciałeś coś powiedzieć? Mi się z wakacjami kojarzy trochę ból, szczególnie z wakacjami nad morzem, ponieważ kiedyś w Gdańsku chyba wywaliłem na pomoście i całe kolano miałem rozwalone, a moja ciocia zamiast mi dać normalny plaster, to mi przez przypadek dała plaster taki z żelem i jeszcze bardziej mnie piekło. O, Rety, to faktycznie nieprzyjemne. Kiedyś wracali z Sopotu przez 7 godzin, bo były straszne korki, to mnie cały tydzień pupa bolała. To dokładnie, to tu się zgadzam. Korki czasami bywają okropne u nas tutaj w tym mieście, zwłaszcza jeżeli w czasie sezonu turystycznego. Słuchajcie, a jeżeli turystyka to jest wypoczynek, to jest przemieszczanie się, to w takim razie słuchajcie, kim jest turysta? Po czym można poznać turystę? Po czym można poznać, słuchajcie, Piotrek? Po tym, że na
przykład się pyta ludzi, czy wie, jak na przykład dotrzeć tam lub tam. Czasami. I turystą jest osoba, która przyjechała do jakiegoś miejsca, żeby je zobaczyć. Według mnie turysta to jest osoba, która często ma aparat i robi po prostu zdjęcia jakimś ładnym budynkom i nie tylko. A mi się wydaje, że turysta to taka osoba, która z plecakiem. Czyli z plecakiem. Tu jeszcze Oliwier się zgłasza. Turysta? Ktoś można poznać po tym, na przykład jak ma na szyi aparat fotograficzny. Czyli aparat i plecak to takie cechy charakterystyczne turysty, tak? I to, że ma aparat, plecak i to, że jest często zagubiony i że szuka miejsca. Rzeczy ciekawią. Czyli ciekawią go rzeczy, tak? Różne. Tu jeszcze Dorian się zgłasza. Czy jeszcze Dorian chciałeś coś dodać? Tu jeszcze ktoś podnosi łapkę. Misie z turystą. Trzy atrybuty turysty to mi się najbardziej kojarzy właśnie aparat, plecak i najczęściej lornetka albo taki kapelusz na safari. Czyli to teraz jest takie... jeszcze maseczka będzie na wymarzenie. Teraz jeszcze maseczka, dokładnie. Teraz maseczka, a nad morzem co? Parawan. Nie, po kąpielówki. Kąpielówki i parawan, słuchajcie, kąpielówki i parawan to jest coś, co turysta u nas nad morzem często nie ma. Nie tylko, proszę pani. Nie, nie tylko, co jeszcze ma nad morzem? Choć mieszkam w Katowicach, to myślę, że no, dzieci po szkole w lato albo no, wiosnę, jak jest ciepło, no to chodzą sobie na plażę. Na plaży, ale to tak, ale to miejscowe, a jak turyści przyjeżdżają, to naprawdę najczęściej mają parasole, parawany, kąpielówki i kremy przeciwsłoneczne. Słuchajcie, jeżeli chodzi o turystykę, to ta turystyka przyszła do nas z Francji, ponieważ to jest pojęcie tour, a tour po francusku to jest podróż, podróż, wycieczka, no bo jeżeli, słuchajcie, planujemy wakacje, to faktycznie zazwyczaj to jest tak, że przemieszczamy się z punktu A do punktu B, czyli to jest jakaś czyli zaczynamy jakąś podróż. A potem z punktu B do punktu A. Z punktu, no bo też trzeba wrócić, tak, dokładnie, to jest ten najsmutniejszy moment turystyki i wakacyjnych wyjazdów, że przychodzi taki moment, kiedy trzeba wrócić do miejsca, z którego się wyjechało, no i kończy się ta cała przyjemność wypoczynku i faktycznie, i to jest, słuchajcie, stąd się wzięła nazwa turystyka, natomiast turystyka to jest coś takiego, co uprawiamy dobrowolnie. Czyli nikt nas nie zmusza do tego, żebyśmy wyjeżdżali, nikt nas nie zmusza do tego, żebyśmy opuszczali nasze miejsce życia. To jest taka... Służbowo. Słucham? Dorian, możesz powtórzyć? Służbowo. Że służbowo, no tak, ale pytanie, czy to jest podróż służbowa, czy to są wakacje, bo jeżeli wyruszamy w podróż służbową, ja na przykład bardzo lubię podróżować i czas pandemii strasznie mi to ograniczył, bardzo lubię też podróżować służbowo, bo mogę odwiedzić różne inne miasta. Proszę pani, tak. Według mnie, gdyby była praca, w której się jest turystą, to byłaby to najbardziej zarabiająca firma na całym świecie. Są, słuchajcie, takie firmy. Odpowiedzieć pytanie, może na odpowiedź kolegi. Ponieważ jest jakby taka praca polegająca na tym, to jest rezydent, on jakby wyjeżdża też za granicę i on też jakby dokładnie może przyjść zwiedzać. Tak. Pracuje dla firm różnych wycieczkowych, typu Itaka, Regiobis i wielu innych. Tak, dokładnie tutaj Piotrek, masz rację, to są rezydenci, oni też zajmują się tymi, którzy przyjeżdżają na wakacje. Ich zadaniem jest też zaopiekowanie się tymi ludźmi, którzy przyjeżdżają na wakacje, czy do Egiptu, czy do Grecji, czy właśnie są to klienci biur podróży. I ci rezydenci dbają o to, żeby ich zakwaterować, żeby jak ktoś właśnie u siebie wywróci, albo skaleczy, albo coś zgubi, albo zostanie okradziony,
to właśnie rezydent jest od tego, żeby turystą się zajmować i on faktycznie spędza bardzo, bardzo dużo czasu właśnie w tym miejscu, do którego został wysłany. Nie wiem, czy spotkaliście się też z takimi kempingami Vacansoleil. Czy ktoś z Was korzystał, to są takie, możecie wynająć taki, na kempingu można wynająć taki namiot, który jest namiotem, ale on jest trochę jak taki domek kempingowy, wyposażony jest w cały sprzęt. Wchodzicie tam i po prostu mieszkacie jak, trochę jak w namiocie, trochę jak w domku. I na przykład oni często szukają wolontariuszy, którzy tymi namiotami i mieszkańcami tych namiotów się zajmują. Także to też jest taka forma wakacji, jakby praca przez wakacje. Natomiast my tutaj mówimy faktycznie o takich wakacjach, że pakujemy się, wyjeżdżamy i to jest nasza dobra wola. Mamy chęć do zmiany miejsca, chęć do zmiany rytmu naszego dotychczasowego. Chcemy poznać nowe środowisko, czyli przemieszczamy się po to, żeby wypocząć. No i słuchajcie, jeżeli chodzi o te wakacje i jeżeli chodzi o sposób spędzania wakacji, no to jest tak, że cały przemysł turystyczny to jest bardzo duża gałąź gospodarki. Teraz przez pandemię niestety ta turystyka troszeczkę podupadła ze względu na to, że no, trzeba było zachowywać dystans. Hotele zostały zamknięte, też zostały ograniczone ilości osób, które mogą przyjeżdżać do hoteli, też nie można było tak tłumnie chodzić na szlaki. Natomiast słuchajcie, cała turystyka ma wpływ na gospodarkę regionu. Jak ta turystyka, słuchajcie, wpływa na gospodarkę regionu? Na pewno to jest tak, że dzięki temu, że rozwija się turystyka, wzrasta przedsiębiorczość w regionie, czyli pojawiają się nowe miejsca noclegowe. Na przykład w Sopocie jest bardzo duża baza noclegowa, myślę, że w Karpaczu podobnie. Ja akurat tu się skupię tylko na naszym kraju, na Polsce, natomiast w tych innych krajach są olbrzymie hotele, do których można przyjechać. Też pojawia się w związku z tym, że rozrasta się baza noclegowa, rozrastają się też usługi, tak? Bo turyści co muszą robić? Jeżeli turysta przyjeżdża do danego miasta, to co on w tym mieście robi? Płaci. A co on musi, słuchajcie, co? Musi na pewno gdzieś spać. Co jeszcze? Pewnie by było dobrze, żeby coś zjadł. Pamiątki musi kupić. O, dokładnie, musi kupić pamiątki, tak? Chciałby, jeżeli jest w jakimś na przykład starszym mieście, powyżej może 300, nawet i więcej lat, nie wiem, około 1000, po prostu starego miasta, no to chciałby zobaczyć starówkę, zamki. Dokładnie, pałace, czyli dodatkowo. Muzea. A jak, słuchajcie, spadnie deszcz? No to musi gdzieś się schować. No to musi się gdzieś schować, ale też pewnie wtedy może co? Może pójść do kina, może pójść do teatru, może pójść na jakiś koncert, może pójść do muzeum. Czyli zobaczcie, jest cała rzesza ludzi, obsługuje przyjeżdżających turystów w gastronomii, w usługach noclegowych, w usługach rozrywkowych, no bo na przykład można przyjechać się konikiem, dorożką, można popływać kajakiem, rowerem wodnym. Jest cała masa atrakcji, która powoduje, że pojawiają się coraz to nowe firmy, które dostarczają tym wszystkim turystom całą masę atrakcji. Co jeszcze, słuchajcie, to, że pojawiają się nowe, wzrasta przedsiębiorczość, pojawiają się też nowe miejsca pracy, no bo ktoś musi obsługiwać i muszą być kelnerzy, kucharze, animatorzy, są osoby, które są przewodnikami, czyli ten cały, pojawiają się nowe miejsca pracy. Na pewno też jest tak, że dzięki temu, że są to regiony, które są regionami bardzo, bardzo turystycznymi, zmienia się też infrastruktura, czyli pojawiają się na przykład parki linowe, pojawiają się, słuchajcie, nowe apartamenty, pojawiają się drogi, czyli cała ta infrastruktura miasta też się zmienia po to między innymi, żeby na przykład nie było korków. Słuchajcie, na pewno to też jest tak, że rosną inwestycje, no bo im region będzie atrakcyjniejszy dla turystów, tym więcej tych turystów przyjedzie.
czyli dba się o to, żeby te miasta wyglądały pięknie. Nie wiem, czy ktoś z Was był w Ciechocinku kiedyś? Czy byliście kiedyś w Ciechocinku? Może tak, ale taki... tylko na chwilę. Tylko na chwilę. Słuchajcie, tam latem jest naprawdę pięknie. Tam są takie, tam w Ciechocinku są takie piękne, kwietne dywany, które są przygotowywane i pięknie wygląda to właśnie te wszystkie rabaty, kwiaty, te ogrody, te tężnie, które są. Właśnie, bardzo ładne. Tak, bardzo, bardzo ładnie to wygląda i to też, słuchajcie, jest coś, w co miasto inwestuje właśnie między innymi po to, żeby turyści przyjeżdżali i cieszyli oko tym, w co zainwestowało miasto. Na przykład teraz u nas w Trójmieście, tutaj w tym całym obszarze nad Pomorzu, bardzo dużo inwestuje się w ścieżki rowerowe, między innymi po to, żeby turyści, którzy przyjeżdżają, mogli spędzać też czas właśnie pożyczając rowery, chociaż teraz co wypadło rowery? COVID? Nie, hulajnogi elektryczne. Hulajnogi. Ale no, teraz nie mam, wiem, czy ograniczenia. I ja mam własne. Są już takie opłacalne. Wy chyba już wybrać na hulajnogach. Z domu niż wypożyczać rowery, bo jest COVID. No tak, ale wy chyba teraz możecie tylko korzystać z hulajnóg, jak macie kartę rowerową, tak? No tak, ma się dostosować do prędkości pieszego, maksymalnie 20 km. Dokładnie, czyli już się nie poszaleje na hulajnodze. Zobaczymy, jak to będzie. Ja myślę, że to jest dobry pomysł, bo u nas tutaj strasznie na tych hulajnogach pędzili, a to są hulajnogi elektryczne i powiem Wam, że czasami to było tak, że w ogóle nie było słychać. A pomyśleć, że jeździłem tylko dwa razy w życiu. Taka niewykorzystana okazja. Słuchajcie, tak, ale dokładnie jest tak, że też pojawia się coraz więcej ścieżek rowerowych, no bo coraz jesteśmy też, stajemy się coraz bardziej ekologiczni. Miasto jakby, też inwestuje w place zabaw. W place zabaw, dokładnie, inwestuje w place zabaw, inwestuje w ścieżki rowerowe, inwestuje w drogi też, żeby właśnie zniwelować te korki. Słuchajcie, jeżeli dokładnie to jest tak, że ta turystyka też powoduje wzrost inwestycji w inne branże, czyli w branżę rozrywkową, w branżę gastronomiczną, bo to wszystko składa się na cały ogląd turystyki, jaka jest, a to wszystko powoduje, że dany region jest rozpoznawalny. No bo jeżeli ktoś, słuchajcie, mówi Sopot, to z czym Wam się kojarzy Sopot? Z morzem. Z morzem, dokładnie. Z czym jeszcze? Z Trójmiastem. Z Trójmiastem, z morzem, z dobrą rybą, tak? Z rybą. No właśnie, w Sopocie jest jakaś starówka? W Sopocie nie. W Sopocie mamy taką długą ulicę, która się nazywa Monte Cassino. I to jest taka ulica, która biegnie od morza aż do Opery Leśnej. I ona jest, biegnie przez cały środek miasta i to taka jest pseudostarówka, ale to tam też są takie stare budynki wokół postawione wzdłuż tej ulicy, także też jest bardzo malownicza. Też jest bardzo malownicza, niestety ma jedną wadę, w czasie wakacji jest tam straszny tłum ludzi. Tak, jest dużo ludzi, że aż trudno przejść. Także Sopot jest najpiękniejszy jesienią. Słuchajcie, jeżeli chodzi o, no i teraz jakby co jest efektem tego wpływu turystyki na gospodarkę regionu, to że dany region jest rozpoznawalny. Jeżeli na przykład mówimy Karpacz, no to od razu myślimy góry. Jeżeli mówimy Warszawa, to z czym Wam się kojarzy Warszawa? Centrum Nauki. Smok i Wawel. To w Krakowie. Pałacem Kultury. A Warszawa to z Wujkiem i stolicą. Z ogrodami. Dokładnie. Słuchajcie, a Mazury? Z jeziorami. Tak, dokładnie. Mazury z jeziorami. Czyli zobaczcie, każdy z tych regionów jest rozpoznawalny przez słucham? Bo nie usłyszałam. Możecie powtórzyć? Z czym jeszcze? Z kajakami. Z kajakami, okej, też z kajakami. Żeglarstwem. Słuchajcie,
z żeglarstwem, dokładnie, z żeglarstwem, jeziora, kajaki, czyli każdy z tych regionów jest w jakiś sposób, słuchajcie, rozpoznawalny. No i co tam to, co to powoduje? Czyli to powoduje, słuchajcie, to, że każdy z tych regionów ma swój określony potencjał turystyczny, czyli to jest wszystko to, co umożliwia rozwój turystyki na danym terenie. Czyli to na przykład są morza, wszystkie walory naturalne, morza, góry, jeziora. To są też takie walory, które zostały stworzone przez człowieka, czyli muzea, skanseny na przykład, obiekty sportowo-rekreacyjne. Energylandia. Ktoś z Was był w Energylandii? Raz. Ja byłam. Nie, ale ja raz byłam. Parę razy. Dokładnie. To jest też taki obiekt, który teraz już jest rozpoznawalny. Tak? Jak się mówi Energylandia, no to wiadomo, gdzie ta Energylandia leży. Albo takie duże akwaparki. Nie wiem, gdzie tutaj w Polsce jest taki wielki akwapark, ale są takie wielkie akwaparki. W Tychach. Dokładnie. To są też takie właśnie, to jest też taki potencjał, to są też takie obiekty, które tworzą właśnie ten potencjał turystyczny. Czyli na przykład, jeżeli pada deszcz, jeżeli na dworzu jest, jeżeli jest zimno, wiecznie, bo te nasze lata nie zawsze są takie piękne, no to wtedy możemy skorzystać właśnie z muzeum, z obiektu sportowo-turystycznego. To jest wszystko to, co też tworzy potencjał danego regionu i co czyni ten region rozpoznawalny, co czyni ten region rozpoznawalnym. Słuchajcie, co ma wpływ na ten potencjał turystyczny? Jeżeli spojrzymy na ten potencjał turystyczny, to na pewno na ten potencjał turystyczny ma co? Na pewno jest to kwestia obsługi turystycznej, czyli to, w jaki sposób, czyli ten cały, to całe zaplecze gastronomiczno-rozrywkowe. Na pewno kwestie związane z tymi lokalnymi warunkami w regionie, czyli to, jak, po czym dany region jest rozpoznawalny, czy są to, czy jest to morze, czy są to góry, czy jest to na przykład jeziora, czy są to lasy, albo czy na przykład w Puszczy Białowieskiej mamy piękne lasy. Na ten potencjał, słuchajcie, wpływa też jakość i lokalizacja bazy noclegowej. Gdzie wszyscy w Sopocie chcą mieszkać? Jak myślicie? W hotelu? Przy morzu. Przy morzu, dokładnie. Wszyscy chcą mieć widok na morze. No bo to jest, jak ktoś przejechał tyle tysięcy, jak ktoś przejechał ileś tam kilometrów, no to na pewno chce móc spędzić czas tak, żeby mieć widok na morze. Dokładnie, to chyba Piotrek mówił, że najbardziej z Karpacza zapamiętałeś widok gór. Tak, bo z mojego pokoju jak byłem, to mieliśmy widok na góry, był bardzo piękny. Dokładnie, czyli widok na góry. Czyli wszystko to, co jest, czyli widok na góry, no bo faktycznie góry są piękne, jeszcze jak tak rano te mgły się podnoszą, to jest naprawdę cudowny widok i to właśnie jest też ta lokalizacja bazy noclegowej. Na pewno ten potencjał turystyczny też buduje, słuchajcie, dostępność rodzaju i transportu. Tutaj chyba Dorian mówił, że aż go pupa bolała, bo tyle czasu stał w korku. I słuchajcie, to jest dokładnie tak, że nie wiem, czy ktoś z Was kiedyś był w Sopocie i jechał na Półwysep Helski? Tak, ja, ale bardzo dobrze. Pewnie byłem, ale nie pamiętam. Słuchajcie, u nas Półwysep, wiecie jak wygląda Półwysep Helski? To jest taka część, która jest tak wyciągnięta nad... Kojarzę z mapy, ale czy tam byłem, to nie wiem. Okej, słuchajcie, dlaczego o tym mówię? Między innymi dlatego, że jakbyście tam chcieli, słuchajcie, jechać samochodem, to najlepiej, żeby tam wyruszyć o godzinie 5 rano, bo wtedy macie szansę, że dojedziecie bez żadnych korków, ponieważ tam, słuchajcie, prowadzi tylko jedna droga, która jest zawsze. Nie dziwię się, każdy chyba chce zobaczyć Polską Atlantydę.
każdy chce zobaczyć Hel. Na końcu, słuchajcie, na Helu mamy, na końcu jest Hel, na Helu mamy Fokarium, więc wakacje, słuchajcie, w Fokarium są tłumy, ale zachęcam bardzo do odwiedzenia Fokarium, bo Fokarium jest naprawdę piękne i te foki są niesamowite. Ja tam byłam i miałam tam nawet kubek, tylko mój młodszy brat go przez przypadek stłukł. O, to ten, to masz teraz motywację, żeby ponownie przyjechać nad morze. Słuchajcie, ale dokładnie to jest tak, że jest tam tylko jedna droga i bardzo dużo jest tam, z czego, słuchajcie, słynie Półwysep Helski. Półwysep Helski. Z tego, że powinny być tam bramki takie specjalne do tego, zabijać opłaty. Słuchajcie, ale słynie z wiatrów i tam jest cała masa windsurfingistów, surfingistów, kajtowców. Nie wiem, czy ktoś z was się uczył pływać na windsurfingu albo na kajcie. Wiecie, co to jest kajt? Tak, latawiec. Latawiec, dokładnie. To jest takie pływanie na takiej desce z latawcem. No i ponieważ tam są, słuchajcie, niesamowite wiatry, no to tam wszyscy windsurfingowcy ciągną, wszystkie kempingi są zapchane do ostatniego miejsca, no i dla zwykłego turysty jest tam bardzo trudno się przemieścić, no bo te drogi są zawsze zatkane. No i to jest tak, że wszyscy narzekają, że ten Hel jest bardzo atrakcyjny, że Półwysep Helski jest bardzo atrakcyjny, natomiast przez to, że jest tam tak trudny dojazd i faktycznie jest tam strasznie dużo smogu, on powoli traci na swojej wartości. W związku z czym coraz częściej zachęca się ludzi, tak? Ja? Według mnie on po prostu jest super dla bogatych. No, to też tak jest, że on jest zapchany, drogi i faktycznie traci. No właśnie przez to, że jest tak, że nie jest przemyślana ta infrastruktura. No i teraz słuchajcie, coraz więcej... Nic przemyślę, to pewnie specjalnie. Nie jest przemyślana. Tam cały czas są nowe pomysły co do drogi, ale jakoś nie mogą zostać zrealizowane. Natomiast słuchajcie, teraz jest tak, że... Przez most? Nie, to teraz jest inaczej. Na Hel można popłynąć statkiem, bardzo fajnie płynie się tramwajem wodnym i jest to naprawdę niesamowita wycieczka i niesamowita przygoda. Dokładnie, można popłynąć statkiem, bardzo fajnie płynie się statkiem i jest to bardzo fajna przygoda. Można, słuchajcie, też bardzo fajnie dojechać pociągiem. Do pociągu można, słuchajcie, zabrać rowery, bo na Półwyspie Helskim, po Półwysep Helski zainwestował teraz w ścieżki rowerowe i można cały Półwysep Helski przejechać na rowerze. I już nie trzeba myśleć o samochodzie i jest to bardzo fajna przygoda, natomiast faktycznie ta dostępność i rodzaj transportu no jeszcze pozostawia wiele do życzenia. Na pewno to jest tak, że też bardzo istotne dla tego potencjału turystycznego są walory przyrodnicze. Tutaj u nas w Trójmieście, oprócz tego, że mamy morze, to jeszcze mamy piękne lasy. Mamy Trójmiejski Park Krajobrazowy, no mamy piękny Półwysep Helski, który też jest najpiękniejszy we wrześniu, jak już wszyscy turyści wyjadą. Ale można pojechać u nas na Kaszuby, można pojechać do Borów Tucholskich. To są piękne lasy, gdzie są też niesamowite ścieżki rowerowe. I też to są tam też jeziora, czyli to jest coś taki troszkę mniej znany element tutaj Pomorza, ale też bardzo, bardzo atrakcyjny. Na pewno tutaj plaża, na pewno morze też są takim walorem przyrodniczym, który powoduje, że chętnie do nas ludzie przyjeżdżają. No i kwestie dotyczące tych walorów antropogenicznych, czyli kwestie mieszkańców, położenia, czyli wszystko to, co związane jest z lokalizacją danego miejsca. No i teraz jest tak, żeby ten potencjał mógł wybrzmieć, żeby ten potencjał mógł zachęcić turystów do zwiedzania, do przyjeżdżania, tworzy się tak zwane produkty turystyczne. Słuchajcie, z czym kojarzy wam się słowo produkt? Z jakimś wyrobem, na przykład z sypki. Znaczy, no jeżeli wyrobem? Chodzi o te wyroby regionalne, to na przykład oscypki są. Oscypki, dobra. Z czym jeszcze?
A jakie popularne produkty, niekoniecznie z branży turystycznej, możecie wymienić? Nie rozumiem pytania. Znaczy, jakie, na przykład, bo co jest produktem, słuchajcie? Telefon jest produktem? Zabawki, telefony, jedzenie to jest produkt. Co jeszcze jest produktem? Telewizor, książki, ubrania to jest produkt, tak? Słuchajcie, samochody, dokładnie, tak? Emilia, tutaj widzę, że podnosisz rączkę. Rośliny na pewno też, czyli takie produkty ekologiczne, tak? O tym myślisz? Tak. Słuchajcie, a powiedzcie mi, co powoduje, że decydujecie się na zakup określonego produktu, określonego przedmiotu? Dlatego, że no, ten regionalny produkt, tak. Czyli nawet nie regionalny, ale w ogóle, dlaczego, nie wiem, decydujecie się na zakup takich spodni, a nie innych? Albo ponieważ dlaczego... mam na przykład zaufanie do jakiejś firmy. Macie zaufanie do firmy. Co jeszcze powoduje, że decydujecie się na zakup? Bo są potrzebne i ładne. Co jeszcze decyduje? Zostały polecone przez kogoś. Co jeszcze, słuchajcie? Jeżeli chodzi o te... Dostępność. Czyli jest łatwa dostępność. Albo też na przykład takie produkty, które są mało dostępne, też są atrakcyjne, prawda? Czyli jeżeli jest na przykład... Jeżeli chodzi o te produkty regionalne, to na przykład jeżeli się jedzie do Trójmiasta albo do Gdańska, to się nie kupuje pizzy, tylko jakieś tam regionalne jedzenie. Nie mieszkam tam, dlatego nie wiem, jakie jest. No chyba przeważnie to u nas ryby. Ryby i co takiego jest regionalnego? Oscypki, ale to tylko w górach. To w górach, ale tutaj też można kupić oscypki. A w górach można kupić kapelusze z muszelkami. Proszę pani, wie pani co pani powiem? Właśnie przez to, że wspomniała pani o oscypkach, zrobiłem się głodny. Ojej, to tak, bo to już taka pora jest, kolacyjna, dokładnie. Słuchajcie, ale dokładnie, czyli co kupujecie? Bo jest dostępny, bo jest ładny, bo jest potrzebny. Co jeszcze powoduje, że decydujecie się na konkretne rzeczy, żeby właśnie tą konkretną rzecz kupić? Na przykład nasz budżet. Budżet, czyli finanse, dokładnie. 100 złotych, to kupujemy spodnie za 80, a nie spodnie za 200. Bo nie ma dokładnie. Jeszcze dwie dychy, jeszcze 20 zł zostaje na lody. No ponieważ czasami chce się po prostu zobaczyć, czy jakaś firma jest dobra, czy sprzedaje dobre rzeczy. Czyli robimy, czyli też testujemy trochę, tak? Czyli sprawdzamy, czy coś jest dobre, czy warto z tego skorzystać, czy warto to kupić. Słuchajcie, dokładnie tak samo to, o czym mówicie, jest z produktem. Z tym w ogóle z produktem jako takim, bo czym jest w ogóle produkt? To jest na pewno coś, co posiada określony zbiór cech materialnych i niematerialnych. Czyli na przykład, tak jak mówiliście, tak, Dorian? Według mnie produkt to jest też, co się kupuje, coś. Też to, co się kupuje, dokładnie, słuchajcie. Czyli to jest określona marka, określona faktura, struktura materiału, określona opinia na temat tego produktu. Na pewno produkt to jest coś, co nam ktoś oferuje, czyli ktoś to wymyślił, ktoś to wyprodukował i potem nam to sprzedaje, a my to kupujemy. Na pewno to jest tak, że produkt co? Zaspokaja nasze potrzeby. Potrzeby estetyczne, potrzeby emocjonalne, zaspokaja nasze potrzeby społeczne. To jakby jest wszystko, co nam daje takie poczucie też czasami posiadania. Na pewno produkt jest w jakiś sposób oznakowany, czyli ma jakąś metkę, ma napis, wyróżnia się, czy się charakteryzuje
jakimś znaczkiem, który odróżnia tą rzecz od innych rzeczy. Na pewno też posiada określonego rodzaju opakowanie, albo posiada opakowanie, albo jest pakowane w sklepie, albo jeżeli jest to sprzedaż wysyłkowa, to też w jakiś sposób ten produkt otrzymujemy. No i na przykład, na pewno jest tak, że posiada swój cykl życia, czyli pojawia się coś nowego, jest efekt wow, wszyscy chcą posiadać tą rzecz. Pamiętacie, nie frisbee, tylko te, coś tak kręciły te Spinnery? Spinnery, fidget spinnery. Pamiętacie fidget spinnery? Ja mam jaki swojego. Ale to już chyba ten szał na fidget spinnery minął, co? Czy jeszcze nie, jest? To mi się rozwalił. Ale pamiętacie, że kiedyś każdy chciał mieć fidget spinnera? Tak. No, a teraz już tak chyba nie bardzo, co? Już teraz nie. Teraz już nie. Kiedyś, a nawet były takie... moje dzieci miały takiego, że jak się nim kręciło, to on się tak błyszczał na różne kolory. Także te fidget spinnery to też była fajna rzecz i dokładnie, czyli zobaczcie, było tak, że się pojawił fidget spinner, wszyscy chcieli fidget spinnera mieć, a potem ta moda na fidget spinnery właśnie minęła. I słuchajcie, dokładnie tak samo, jak mówiliście o innych produktach i o produkcie, dokładnie słuchajcie, tak samo wygląda produkt turystyczny. Czyli produkt turystyczny to jest każda rzecz, którą można sprzedać turyście, który przebywa w miejscowości turystycznej i to jest też każda rzecz, którą można sprzedać przed rozpoczęciem podróży, a także w trakcie trwania tej podróży. No bo słuchajcie, jeżeli wyjeżdżamy na piknik, to tutaj chyba Julia mówiła, z tego co pamiętam, że organizujesz sobie z koleżanką piknik. Co potrzebujecie do pikniku? Jedzenie. Jedzenie, ale co jeszcze? Koca. Słucham? Koca i miejsca takiego ładnego. Koce, miejsce, a talerzyki też, widelczyki, czy nie bardzo? Jeśli według uznania, bo na przykład nie zawsze trzeba. Nie zawsze trzeba, ale dokładnie, czyli warto mieć, nie wiem, kosz, warto, żeby to wszystko zapakować, warto mieć kocyk, warto mieć jedzenie, na przykład, nie wiem, słomki, czyli to jest już wszystko też, co jakby do tego pikniku się przyda, też to jest to wszystko, co powoduje, że ten piknik jest fajny, że się fajnie ten czas ze sobą spędza. Słuchajcie, tym produktem nie muszą być tylko poszczególne rzeczy, bo produktem mogą być namioty, hamaki, produktem mogą być na przykład dmuchańce. Macie dmuchańce? Wiecie, co to są dmuchańce? Słucham? Może pani powtórzyć? Dmuchańce, czyli takie dmuchane koła albo dmuchane materace. Och, ja mam taki fajny materac, z którego zawsze korzystam i jak idę na basen, zazwyczaj w hotelu, to go sobie biorę, kładę go sobie na wodę, sam wchodzę i zazwyczaj się wyglebiam po jakichś 5 minutach, albo siostra mnie wyglebia, bo też chce. Okej, okay, dobra, słuchajcie, dokładnie, bo teraz są materace w kształcie pączka, jednorożca, nie wiem, ananasa, no cała masa jest. Ja mam taki basen dmuchany, że to jest taki po prostu basen mały, ale są nadmuchane. Nadmuchany, dokładnie. I też są takie baseny z palmami. Czyli to też jest produkt turystyczny, no bo jak wyjeżdżamy nad morze albo i zapomnimy na przykład, no to fajnie takiego dmuchańca mieć. Fajnie mieć, słuchajcie, piłkę, fajnie mieć bambingtona, nie wiem, paletki, nie wiem, czy jeszcze się bawicie, słuchaj, nie wiem, czy jeszcze się bawicie, ale nad morzem warto mieć co? Wiaderko i łopatkę, żeby można było też sobie w tym piasku nad morzem pokopać. Czyli zobaczcie, to są wszystko te produkty, ale produktami są, słuchajcie, też nocleg, wyżywienie, różne atrakcje turystyczne, czyli jakby cały ten obszar, na przykład produktem turystycznym może być też miasto, może być też region, mogą tutaj jakby to wszystko to, w zależności od tego, jak to się sprzedaje, to jest, słuchajcie, właśnie produkt. I odnośnie tutaj pomysłów, i słuchajcie,
odnośnie pomysłu, o którym wam mówiłam, to jeden ze studentów tutaj właśnie Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego w Trójmieście wymyślił taki produkt, który się nazywał Rolowan. I to był, słuchajcie, taki produkt, który był zarówno materacem, jak i parawanem, ale też był przenośną przebieralnią. Czyli można było ze sobą zabrać taki rolowan, można się było nim obwinąć i na plaży przebrać się w kostium albo zdjąć mokre rzeczy. Można było sobie go położyć i używać go na wodzie jako materac i można, słuchajcie, było też otoczyć się nim, bo tutaj akurat w Sopocie, nie wiem czy wiecie, że tutaj w Sopocie nie mamy morza, tylko mamy zatokę. Natomiast jak pojedziecie właśnie w kierunku Białogóry, w kierunku Dębek, Krynicy Morskiej, to tam mamy otwarte morze i tam bardzo często, czy Jastarnia, Jurata, to już jest, słuchajcie, otwarte morze i tam bardzo często jest tak, że jest straszny wiatr, który faktycznie powoduje, że strasznie ciężko się na tej plaży leży i wtedy taki rolowan jest idealny jak znalazł. Można się nim otoczyć i wtedy można się położyć, można korzystać ze słońca, a wiatr nam wtedy nie dokucza. Słuchajcie, jaka jest struktura tego produktu turystycznego? Co się składa na ten produkt turystyczny? Na pewno dobra materialne, czyli wszystko to, co już tutaj powiedzieliśmy wcześniej, tak? Baza noclegowa, pamiątki turystyczne, wszelkiego rodzaju kwestie związane z wyżywieniem, czyli wszystko to, co tworzy te dobra materialne, na pewno kwestie usługi, czyli gastronomia, rozrywka, wszelkiego rodzaju wypożyczalnie, no i na pewno otoczenie, czyli to, w jakim miejscu ten produkt funkcjonuje, co ten produkt charakteryzuje, co jest dla niego charakterystyczne, czyli wszystko to się składa na to, jak wygląda ta struktura produktu turystycznego, czyli te dobra materialne, usługi i otoczenie. Natomiast jak taki produkt turystyczny, słuchajcie, można stworzyć? Na pewno dobrze jest mieć dobry pomysł. Jeżeli byliście nad morzem, to wiecie, że nad morzem nie zawsze ta pogoda jest ładna i na pewno też wiecie, że nad morzem pogoda często jest kapryśna. I na przykład mamy taką firmę, która produkuje czapki. To są takie czapki, takie ni to czapki zimowe, ni to czapki letnie. Można je nosić w zimę i można je nosić w lato, bo one faktycznie nie są specjalnie, ani nie grzeją, ani nie chłodzą, natomiast bardzo fajnie powodują bardzo fajne takie uczucie, jak jest wiatr, że jesteśmy zabezpieczeni przed tym wiatrem i one się tutaj u nas na Pomorzu bardzo fajnie sprzedają. Jak myślicie, słuchajcie, co najczęściej ludzie kupują na Helu? Nie mam pojęcia, jakby ja tam byłam dużo razy, ale nie pamiętam, ale jak dla mnie balony. Według mnie posążki foki. Dokładnie, dokładnie. Słuchajcie, zabawki i maskotki foki i morświna. I to jest to, co najlepiej schodzi, czyli zabawki, foczki, no bo są foki, jest fokarium, słuchajcie, te foki faktycznie bardzo dobrze się sprzedają. Powiem wam szczerze, że ja sama mam w domu całą kolekcję fok, bo ile razy z naszymi synami jeździmy do fokarium, tyle razy musimy przywieźć fokę. Oczywiście nie prawdziwą, tylko pluszową i tych fok mamy, nie wiem, czy zbieraliście Pokemony, czy bawiliście się w zbieranie Pokemonów? Ktoś was zbierał Pokemony? Ale takie, że się zbierało na telefonie? Nie, teraz w tej grze, w tej grze z telefonem. Tak. To ja nie, nie odziedziczyłem, tylko dostałem od wujka te karty. Ale nie, to chodzi o taki w telefonie. Ja zbieram Pokemony. Idzie się do miejsca i tam się loguje, tak? I tam można te Pokemony zbierać, tak? Pamiętacie taką? Dokładnie, to też słuchajcie. Są takie pokestopy, że zakręcasz kółkiem i dostajesz przedmioty. Dokładnie, słuchajcie. Lub walczysz z innymi Pokemonami.
Tak, i to też, słuchajcie, jest produkt, i też często to jest produkt turystyczny, bo dzięki temu, że ludzie zbierają pokemony, to też, słuchajcie, chodzą i właśnie te pokestopy bardzo często są organizowane w takich miejscach bardzo turystycznych po to, żeby przyciągnąć do nich turystów. No bo jak już przyszedłeś do tego miejsca, złapałeś pokemona, to jest nadzieja na to. Tylko najwięcej do gymów albo do rajdów. No tak, ja nie jestem specjalistką w tej grze, przyznaję się bez bicia, tutaj raczej moi synowie są tutaj ekspertami. Najwięcej osób zbiera się do rajdów. One są organizowane w gymach i tam dużo graczy się zbiera i walczy z jednym dużym pokemonem, by go zdobyć potem. A, dokładnie. No i dokładnie. I to też jest właśnie produkt, bo to też często jest organizowane w atrakcjach turystycznych właśnie po to, żeby przyciągnąć ludzi, po to, żeby oni, jak już zdobędą tego pokemona, słuchajcie, żeby też zwiedzili ten obiekt. Czyli co? Ważne jest, żeby mieć pomysł na produkt. Ważne jest, żeby zastanowić się, dlaczego chcemy ten produkt zaoferować. Co takiego ma się za tym kryć? Dobrze jest też sobie odpowiedzieć na pytanie, jak chcemy ten produkt dostarczyć do naszego odbiorcy. Czy on sam do niego przyjdzie, czy wyszuka w internecie, czy to będzie jakiś stragan na plaży, czy to będzie na przykład stoisko z produktami regionalnymi. Też pytanie, kto taki produkt stworzy, czy będziemy sami go tworzyć, czy wynajmiemy firmę, czy będą go tworzyć na przykład, czy będą go tworzyć jakieś społeczności regionalne, kto go dostarczy, czy będą chodzić panowie po plaży z plecakami i krzyczeć lody, lody dla ochłody. I dobrze się zastanowić, jaka będzie rozpoznawalność tego naszego produktu i marki. Wam na przykład Mazury kojarzą się z jeziorami, mi, słuchajcie, Mazury kojarzą się z rybami i z serami, bo tam jest taka miejscowość Korycin, gdzie są pyszne regionalne sery i to jest taki produkt, jak ja jadę na Mazury. Mi się jako ja Francję kojarzy z serami. Francja z serami, ale u nas też mamy, słuchajcie, pyszne sery. Gołdę szukam tych. Słucham? Ludzka gołda. Ludzka gołda. Nie, to są, słuchajcie, takie sery z Korycina. Są naprawdę przepyszne i to jest właśnie tak, że dla każdego coś miłego, słuchajcie. Jeżeli już stworzymy ten produkt turystyczny, no to pozostaje kwestia, słuchajcie, żeby ten produkt sprzedać. No właśnie, powiedzcie mi, wy jesteście z Katowic, więc powiedzcie mi, słuchajcie, czy znacie jakiś produkt turystyczny z waszego regionu, który jest atrakcyjny dla turystów? Czy wasz region... Proszę panią. To na przykład jakieś takie małe będzie, statki węgla. Gorzowskie Zoo. Spodek. Nie, to jakby to z tego miejsca, z którego jesteście, czy, bo ja też nie wiem skąd jesteście, słuchajcie, ale z tych miejsc, z których jesteście... To Chorzowskie Zoo i Spodek. Okej, Chorzowskie Zoo i Spodek. Co jeszcze, Julita? Ja na przykład Warszawski Pałac Kultury. Dziękuję. Według mnie to ten, chwila. Ale atrakcje turystyczne czy produkty turystyczne? Znaczy atrakcja turystyczna to też jest często produkt turystyczny. No to według mnie istnieje taka atrakcja, nie pamiętam dokładnie gdzie, to się nazywa Beitelgruba i to jest taka, że się wchodzi do takiej, oczywiście jest tam i normalna kopalnia i taka kopalnia dla dzieci. Taki coś w stylu placu zabaw, ale raczej to sala zabaw, ale na świeżym powietrzu. Dziękuję. Z tymi właśnie takimi. Dorian jeszcze się zgłasza. Dla mnie na przykład kluchy, rolada i kapusta kiszona. Okej, dobra. Julita jeszcze się zgłasza? Ja jeszcze według mnie ogrody różne i parki, bo tam są bardzo urozmaicone i łazienki. Ja na przykład bardzo lubię Powiśle i centrum Kopernika.
dobrze mówię, Centrum Kopernika, tak? Tak. Jest koło bulwaru. Koło bulwaru, dokładnie. Też bardzo lubię i to też są takie moje ulubione miejsca w Warszawie. Dokładnie, słuchajcie. No bo teraz jest pytanie, jak tak... Jak gdybym mieszkał w Toruniu, to pewnie bym powiedział Pierniki. Pierniki, dokładnie. W Toruniu Pierniki. Czy jeszcze coś wam przychodzi do głowy z waszego regionu? Muzeum Ognia w Żorach. Muzeum Ognia w Żorach. O, bardzo ciekawe też. Bardzo ładne. Muzeum Śląskie. Muzeum Śląskie, dokładnie. No i ten spodek, tak? Bardziej mi się podoba ta wystawa na dole. Albo na Stadion Śląski. Stadion Śląski, tak, dokładnie. Dokładnie, słuchajcie, czyli tak, czyli to jest coś, co na pewno gdybyś ktoś z was chciał, moglibyście zaoferować i sprzedać. Park Śląski. Park Śląski, dokładnie. Słuchajcie, czyli jak się sprzedaje produkt turystyczny? Na pewno dobrze, żeby on był regionalny, czyli to, o co się was pytałam. Na pewno, że można też łączyć produkty, tak? Jeżeli mamy fokarium, no to sprzedajemy pluszowe foki, tak? Sprzedajemy fokarium jako produkt turystyczny, a dodatkowo sprzedajemy foki jako atrakcję, jako pamiątkę, jako produkt, która jest pamiątką. Też te produkty turystyczne mogą być sprzedawane przez różnego rodzaju organizacje turystyczne, przez stowarzyszenia, przez różnego rodzaju stowarzyszenia ludowe, organizacje przewodników, mieszkańców. U nas na przykład w Trójmieście mamy Jarmark Dominikański, który jest też takim produktem turystycznym, bo właśnie wtedy bardzo wielu ludzi przyjeżdża po to, żeby móc na jarmarku kupić różne rzeczy, nie tylko z naszego regionu, ale też z różnych innych miejsc. I faktycznie ja sama mam ulubione stoiska, na które co roku czekam z niecierpliwością, bo zawsze mam upatrzone rzeczy i zawsze wiem, że ci Państwo będą i zawsze te rzeczy też sobie kupuję. Czyli to też zobaczcie kolejne odpowiedź na potrzeby klienta. Też na pewno kwestia kierowania się modą. Czy fidget spinnery, co jeszcze słuchajcie, kiedyś było modne. Jojo kiedyś było bardzo modne, tak? Nie wiem, czy jeszcze jest, chyba już teraz nie, ale było dużo takich właśnie jednorazowych... Lody ekipy. Lody ekipy, tak? Oj, też jadłam, bardzo dobre. Mam całą... Ja nie jadę jeszcze. To zachęcam, naprawdę nie są złe. Słucham? Że pani nie potrafię znaleźć na przykład. Lody ekipy? Nie potrafię znaleźć w moim mieście. Piotrek netto na hamburgerki. U nas się okazało, że nasz syn... W najbliższym czasie wybieram na netto. Nasz syn znalazł w takim sklepie sieciowym Lewiatan i tam faktycznie były. Polecam, naprawdę są... Lewiatana. No wiem, no właśnie, słuchajcie, o, to jest moda, o, to jest właśnie moda, ale to jest taki produkt ogólnopolski, tak, te lody ekipy. Kiedyś to podobno się zbierało obrazki z gumy turbo. Z gumy, tak, to się kiedyś zbierało obrazki z gumy turbo, ale na przykład jak się jedzie w góry, to nasi synowie zawsze, słuchajcie, przywożą całą masę kamieni szlachetnych, tak? Tam można kupić w tych stoiskach te różne kamienie, to też jest produkt turystyczny. Właśnie to jest produkcja pamiątek, no i kwestia marki produktu. Ja raczej kupuję takie przypinki, że się przypina na przykład do plecaka. I tutaj to, co Julia mówiła, że... Są tego skarbonki. Tak, Julita tutaj mówiła o barze Przystań. To jest właśnie taka marka produktu, bo bar Przystań, jak ktoś powie bar Przystań, to jeżeli ktoś był w Trójmieście nad morzem, to wszyscy wiedzą, gdzie był. Słuchajcie, co dzisiaj kupuje turysta? Turysta na pewno kupuje, słuchajcie, atrakcje. Czyli musi być to coś, co jest atrakcyjne. Co ja chcę kupić cenę. Cenę nie, bo to chodzi o to, że tu chodzi o to, że ten produkt kształtuje cena. No bo wiadomo jest, że od ceny bierzemy wrażenia, smaki, emocje, miejsca i atrakcje.
Tak, bo słuchajcie, no cena też gra rolę, tak? Jeżeli coś jest bardzo, bardzo drogiego, to też pamiętajcie, że wyjeżdżając na wakacje, też czasami spełniamy nasze marzenia. No i odkładamy, wyjeżdżamy, no i też nie zawsze na wszystko nas stać, a chcielibyśmy jak najwięcej zwiedzić, jak najlepiej zjeść, przywieźć jak najwięcej pamiątek, więc dobrze by było, gdyby te ceny były dostosowane do kieszeni turysty i żeby te ceny produktów nie były zbyt wyśrubowane, no bo wtedy wiadomym jest, że tego naszego produktu nikt od nas nie kupi. I to jest też tak? A ja latałem ostatnio helikopterem, bo całkiem za darmo, bo moja babcia jest pilotem. O, to masz fajną babcię. No, bardzo aktywna jest. No to fajna babcia. Słuchajcie, ale tutaj też chodzi o to, na przykład u nas ostatnio bardzo mocno turyści się oburzają na to, że są bardzo wysokie ceny ryb. No i wszyscy uważają, że te ryby są bardzo, bardzo drogie. No nie se kupią kuty i sami się złowią. Nie tak łatwo, ale faktycznie cena powinna być dostosowana do możliwości turysty. Na pewno kwestia wrażenia, tak? Te foczki, które są kupowane w fokarium, kupowane są dlatego, że one są przemiłe w dotyku, że one są takie fajne, że macie, słuchajcie, od takiej malutkiej do takiej olbrzymiej foki, można sobie wybrać i one są faktycznie... I mają pewnie takie duże oczy, tak? Takie duże oczy mają, dokładnie. Co do kwestii smaków. No te lody ekipy, słuchajcie, no to wiadomym jest, że każdy by chciał tych lodów ekipy posmakować. Każdy ja chciałem przynajmniej jednego w życiu. Jednego w życiu. Każdy by, słuchajcie, chciał zjeść oscypka w górach. Każdy by chciał zjeść nad morzem rybę, czyli to są takie smaki, które się kojarzą z danym regionem. Każdy chce zjeść lolady. Dokładnie. Albo tego, sękacza na Podlasiu. O, sękacze są dobre, polecam. Sękacze są dobre, dokładnie. Sękacze są, słuchajcie, pyszne. To też jest kwestia emocji, tak? Bo to jest też to, że z wakacji przywozimy wspomnienia. Przywozimy pamiątki, dzielimy się tymi emocjami, czyli to jest też coś takiego, to co przywieziemy ze sobą, potem na to spojrzymy, to budzi nasze wspomnienia, powoduje, że chcemy do tego miejsca wrócić, że to jest coś, co było dla nas miłe. Na pewno mamy swoje ulubione miejsca. Ja powiem wam, że uwielbiam wyjeżdżać do Słowenii. To jest takie małe państwo pomiędzy Niemcami, Włochami i Węgrami. I tam są piękne góry i mam taką piękną miejscowość, która się nazywa Bovec. Bovec, do którego, słuchajcie, wracam z prawdziwą przyjemnością, bo tam nie ma w ogóle turystów, jest bardzo, bardzo mało ludzi i tam są też różnego rodzaju atrakcje, ponieważ Bovec leży, słuchajcie, nad rzeką Soczą i ta rzeka to jest bardzo rwąca rzeka i tam są różnego rodzaju sporty ekstremalne. Jest zipline, można przejechać się taką tyrolką nad przepaścią, można skorzystać z kanuingu. Kanuing to są takie, to się pływa w takich kamizelkach, zjeżdża się z wodospadów. Ale kozak. Tak, słuchajcie, można pływać kajakami. Pani korzystała z sportu? Słucham? Pani korzystała z jakiegoś z tego sportu? Wam, że na razie tylko korzystaliśmy z kajaków i z takich pontonów, że oni tam się wsadza w takie pontony i się spływa taką rwącą rzeką. Także wrażenia, słuchajcie, są niesamowite, a tam najbardziej, w tamtym miejscu najbardziej lubię chodzić po górach. Natomiast moi synowie bardzo korzystają i bardzo im się to podoba. I to są właśnie te atrakcje, które budzą emocje i powodują, że do takiego miejsca chce się, słuchajcie, wracać. Na koniec naszego dzisiejszego spotkania chciałam pokazać wam dwa miejsca, które bardzo polecam tutaj w Trójmieście. Nie wiem, czy byliście, to jest Kolibki Adventure Park. To jest taki właśnie produkt turystyczny stworzony dla każdego, i dla dorosłych, i dla dzieci. Możecie To są dorośli czy dzieci, które jeżdżą na tych kładach? Dzieci, słuchajcie, można pojeździć na kładach. Jest nielegalne, proszę pani. Znaczy tam się jeździ chyba z opiekunem, wiecie, także tam można pojeździć na kładach, ale jest bezpiecznie, bo tam masa dzieci u nas w Trójmieście organizuje urodziny. Słuchajcie, można się powspinać, jest park linowy, można postrzelać z łuku.
Jest cała, cała masa atrakcji. Można rozpalić ognisko, sobie upiec kiełbaski. Także jest, jest to paintball? Taki... Jest paintball też, też jest paintball. To jest, słuchajcie, taki olbrzymi teren, który jest jedną olbrzymią atrakcją turystyczną i można naprawdę spędzić tam cudownie cały, cały dzień i wcale się nie nudzić i nawet nie zobaczycie, kiedy ten czas wam upłynął. A kolejną atrakcją, słuchajcie, jest świat labiryntów. To są labirynty, które są najróżniejsze. I są labirynty w kukurydzy, i są o labirynty... Boże, w... co to ma znaczyć, te labirynty w kukurydzy? Dlaczego to jest takie sławne? No bo to tak, wiesz, bo tam się można łatwo zgubić, ale tam są też takie najróżniejsze labirynty... No to, ty chwila, czy jak się w tym zgubi, to dzwoni się na policję? Nie no, chyba tam jakoś tam znajdują, tak? Ale bardzo fajne są labirynty, bo są i dla małych dzieci, i dla średnich dzieci, i dla dużych dzieci. I dla dorosłych. I dla dorosłych. Natomiast słuchajcie, faktycznie musi być ale odpowiednia nie, aura. Pani, tak, słucham? Według mnie to atrakcją dla dorosłych jest to, że wysyłają tam dzieci, potem zamykają i tyle ich widziałam. Ale oby te dzieci się później znalazły. Słuchajcie, ale bardzo fajna atrakcja, więc jeżeli będziecie na Pomorzu, bardzo, bardzo was zapraszam. A na koniec, to już chyba teraz nie zdążymy, bo już się nam skończył czas, ale jeżeli na pewno tą prezentację też otrzymacie i być może, słuchajcie, pomoże wam ta prezentacja też w przygotowaniu waszych prezentacji konkursowych, bo tutaj na końcu, słuchajcie, przygotowałam wam takie pytania do tego, jak jakie atrakcje turystyczne możecie zaproponować turystom, którzy odwiedzają wasze miasto, w którym mieszkacie. I tutaj są takie pomocnicze pytania, czyli jak możecie nazwać swój produkt, kto będzie odbiorcą waszego produktu, za jaką cenę będziecie oferowali swój produkt, jaką akcję promocyjną zaproponujecie dla swojego produktu i co będzie wasz produkt wyróżniało. Więc mam nadzieję, że moja prezentacja też troszkę was natchnie do pomysłu na to, co możecie zaoferować, jaką kampanię promocyjną przeprowadzić, na przykład promując jakiś produkt turystyczny. Z mojej strony, słuchajcie, to już wszystko. Wynika z tego, że nie zmieściłam się w slajdach, bo mam slajdów 19. Bardzo wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Miło mi było poznać studentów z innego Uniwersytetu Ekonomicznego. Życzę wam spokojnych, udanych wakacji, no i trzymam bardzo, bardzo mocno kciuki za wasze prace konkursowe. Dziękuję wam bardzo. Do widzenia.